Cześć, witajcie. Cześć. Kolejny alfabecik, teraz litera F. F jak? Fokus. Fokus, tak. Co to jest? Tak, bo jest autofokus, no, manualny właśnie, fokus. Czy padałoby wiedzieć, co to jest fokus? No to jest pojęcie z fotografii i to po naszemu się chyba ostrość nazywa. Po prostu. I o co tu chodzi? No, obiektyw to jest jakiś tam układ optyczny, który, nie wiem, jak się bawiliście lornetką, nawet taką jakąś zupełnie prostą z Biedrony czy coś takiego, to tam też macie takie pokrętełka, gdzie sobie wyostrzacie po prostu. Inaczej się to trochę ustawia, jak się patrzy daleko, inaczej blisko. Tu mamy taki obiektyw. Ten jest akurat jeszcze zmiennoogniskowy, ale to mi o to chodzi. I jak się kręci ostrością, to zobaczcie, co się dzieje. On się rusza. Tu jest podziałka w stopach i w metrach. No i ustawiamy, na jaką odległość chcemy złapać ostrość. Tak, i to jest to, co robimy ręcznie, bo w tej chwili on jest ustawiony na manual. Możemy go ustawić na auto i w tym momencie aparat sobie sam zmierzy odległość i sobie silniczkiem pokręci. I dokładnie to samo dzieje się w aparacie telefonu, tylko że tego nie widać. Tak, większości aparatów, tak, które szczególnie tych głównych, fokus. Działa właśnie autofokus, czyli sam aparat ustawia za was ostrość, wy nie musicie w ogóle nad tym myśleć, ani się zastanawiać, chyba że wejdziecie sobie na przykład w tryb manualny, zwany też czasem Pro, i wtedy ostrość możecie regulować sobie samodzielnie, no bo na przykład chcecie, żeby coś właśnie było nieostre, bo taki macie kaprys, bo chcecie się pobawić w artystę czy coś takiego. No właśnie, bo jaki jest problem z autofokusem? No. Że jeżeli mamy scenę jakąś, czyli mamy jakieś obiekty, które sobie są jeden bliżej, drugi dalej, trzeci jeszcze dalej, no to w tym momencie automat niekoniecznie musi się wyostrzyć na to, na co my chcemy się wyostrzyć, bo czasami chcemy na przykład, żeby ostre było coś, co nie jest w środku obrazu, tylko z boku, a reszta, żeby na przykład właśnie była mniej ostra, tak, albo nawet celowo, żeby było rozmyte. Dokładnie. No i tutaj już musimy się właśnie troszeczkę pobawić ręcznie. Czasami wystarczy po prostu poinformować automatykę, o które obiekty chodzi. Nie zawsze zatrybi. No, różnie to bywa, tak. Tym bardziej, że my możemy pyknąć, a w międzyczasie nam się ruszy trochę telefon i twierdzi, że on wie lepiej, tak, nie? Dokładnie. W starych aparatach, jak się pojawiły pierwsze autofokusy, to wyglądało to w ten sposób, że trzeba było wycelować w to, co miało być ostre, przycisnąć lekko przycisk, tak, i wtedy można już było sobie, i on się wtedy jakby blokował. Łapał ostrość na konkretny punkt ustalony przez nas. No, a generalnie na początku to aparaty w telefonach w ogóle nie miały autofokusa, tylko miały fixed focus, czyli ostrość na stałe. Przeważnie ona była ustawiona na nieskończoność, czyli tam od mniej więcej 2-3 metrów w dal już łapało ostrość, bo to tak wyglądało przy danej przysłonie. I do tej pory niektóre aparaty w smartfonach nadal mają fokus na stałe. Na przykład są to aparaty do makro. Tam nie potrzeba łapać ostrości na różne sposoby, z różnej odległości, tak, bo wiadomo, że robimy z bliska. Coś blisko, tak. Wiele aparatów do selfie nadal też ma fixed focus, co w specyfikacji aparatu zauważycie po tym, że jest napisane na przykład właśnie fixed focus albo FF, w odróżnieniu od AF, czyli od autofokusa. No i w przypadku selfie też w zasadzie przeważnie długość ręki pi razy sześcian jest mniej więcej zbliżona w całej populacji ludzkiej. Oczywiście jedni mają ręce dłuższe, drudzy krótsze, ale aparat jest skonstruowany tak, żeby powiedzmy w tym zakresie tak, tam półtora metra łapało ostrość. Wracając do tego naszego aparatu, to górna podziałka to jest odległość. Ale tu mamy takie cyferki i one oznaczają przysłonę i mówią, jaka jest tak zwana głębia ostrości dla danej przysłony. Czyli na przykład, jeżeli mamy przysłonę 22 i ustawię sobie to tak, nie wiem, czy to będzie widać. Mhm. Boże, czekaj. Widać. O, tak. To mam ostrość od 3 metrów do plus nieskończoności. Tylko też musicie pamiętać, że większość smartfonowych aparatów de facto ma przysłonę stałą. Rzadko zdarzają się ze zmienną przysłoną, ale jeżeli macie taki aparat w smartfonie, który ma na przykład, przełącza się między dwoma wartościami przysłony, to już możecie coś podziałać i możecie właśnie mieć już wpływ na tą głębię ostrości, czyli na to, jak daleko obraz będzie ostry, które obiekty na planie pozostaną ostre, które będą już ładnie rozmyte. No tak, ale to nie chcemy tutaj robić podręcznika, jak podrałować smartfonem. W każdym razie chodziło o to, żebyście odróżnili, tak? I wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że fixed focus w ogóle działa. No po prostu fixed focus to jest fokus ustawiony
na pewien zakres, tak? Dokładnie. Wykorzystuje zjawisko głębi ostrości, żeby po prostu objąć ten zakres, który nas interesuje. To, co powiedziałem, na przykład aparat do selfie tam ma w tych okolicach powiedzmy 1,5 metra, i aparat do makro najczęściej ma tam 4-5 centymetrów, tam plus minus. Ale chciałem Wam jeszcze nie na jedną rzecz zwrócić uwagę. Teraz się zrobiła moda i warto na to zwracać uwagę, jeżeli chodzi o aparaty szerokokątne, bo te przeważnie w smartfonach również mają fokus na stałe, na nieskończoność, no bo przeważnie fotografujemy jakieś odległe plany szerokim kątem, czy to budynki, czy to jakieś krajobrazy, więc tam w sumie teoretycznie nie byłby potrzebny autofokus, ale go wprowadzono. Dlaczego? Coraz więcej smartfonów ma w aparacie szerokokątnym funkcję makro. I żeby to działało tak jak należy, to już aparat szerokokątny też musi mieć autofokus po to, żeby móc się przełączyć pomiędzy nazwijmy to domyślnym ustawieniem dla szerokiego kąta, czyli nieskończonością, a łapaniem ostrości na bardzo bliskie obiekty właśnie po to, żeby móc zrobić makro. Zatem jeżeli Was interesują dobre zdjęcia makro, to poszukajcie smartfona, który po pierwsze w specyfikacji ma autofokus przy aparacie szerokokątnym, no a po drugie, że będzie miał to też wymienione, że to jest makro w aparacie szerokokątnym, bo zazwyczaj producenci to komunikują. No bo umówmy się, aparat szerokokątny ma przeważnie 8 megapikseli albo wyższą rozdzielczość, a aparaty do makro zazwyczaj mam 2 megapiksele, więc... No to jest różnica. Akurat przy makro rozdzielczość jednak ma spore znaczenie, zatem... Nie no, rozdzielczość ma rozdzielczość nie ma znaczenia od pewnego momentu, bo no po prostu... No tak, ale akurat w tym przypadku ma. Tak, w tym przypadku. Po prostu ma i jeżeli się nastawiacie na fotografowanie, nie wiem, pszczółek, owadów, robaczków, takich rzeczy, no to poszukajcie tego, który ma AF przy aparacie szerokokątnym, bo po prostu wtedy będziecie mieli makro w tymże aparacie. Lepsze. No dobrze, to chyba tyle, tak? Jeżeli chodzi o fokusa, bo tak. Zaczynamy brnąć w poradnikowość, a to nie o to chodzi w tej serii, ale zapraszamy Was teraz na kolejną literkę. Jasne. Cześć.